lat. Pamiętam lata temu, to właśnie pan prezydent Ramos też nam fundował endoskopy, kiedyś do laparoskopii wspomóc. Nawet z tym była taka związana śmieszna anegdota wyborcza. No i okazuje się, że dzisiaj też mamy sprzęt. Ja dosłownie w dwóch, trzech zdaniach mam potem głos panu staroście. Przede wszystkim chcę państwu podziękować jako fundatorom, tak? Pokazaliśmy, że tak naprawdę inicjatywy z samorządu, to była państwa inicjatywa. Zazwyczaj to jest tak, że rolą prezesa jest biegać po wszystkich instytucjach i szukać pieniądza, a tak naprawdę to państwo nas wsparli. Mówię o samorządach, ale mówię też o fundacji, która też nas wsparła jako fundatora. Część rzeczy myśmy już przecież w zeszłym roku kupowali. Natomiast w dniu dzisiejszym chcemy państwu zaprezentować to, co państwo zafundowaliście nam, czyli endoskopy. Endoskopów jest u nas sporo, my kupujemy też z Pentaxa, mamy gastroskopy, kolonoskopy, innego sprzętu. Są to świadczenia na NFZ. Myśmy też kupowali ostatnio tu ze środków powiatowych. Natomiast w tej chwili dzięki państwu mamy sprzęty z firmy Olympus. Tak naprawdę takimi sprzętami, a pewnie potem Maciek z panem ordynatorem powiedzą więcej, z takimi sprzętami pracuje się w najlepszych klinikach na świecie. I jak rozmawiałem akurat w Ligocie, tam jest wielka klinika, i z lekarzem, który pracuje na tym sprzęcie, to on mówi tak, takie sprzęty to kupuje się w klinikach i tam, gdzie są super fachowcy. Ja mówię tak, fachowców mamy, kliniką nie jesteśmy, ale mamy tych, którzy nam pomogą coś takiego kupić. Także muszę państwu powiedzieć, że tego typu sprzęty możecie zobaczyć w najlepszych klinikach. Z mojej też strony dziękując tak w imieniu wszystkich pracowników, ale przede wszystkim pacjentów, bo dzięki temu sprzętowi Maciek powie, co możemy jeszcze zrobić. Z naszej strony, jako ze strony szpitala, też deklaruję, że do tego sprzętu będziemy dokupować kolejne rzeczy. A że akurat nie pan ordynator z Maćkiem w tym zakresie są bardzo kreatywni, w związku z czym już myślimy, że muszę kupić duży akwarowy, więc dzisiaj Maciek go właśnie zamawiamy. Do tego jeszcze takie dodatkowe przystawki do tak zwanego palenia, to Maciek też powie. I będziemy chcieli też dalej dokupywać te endoskopy, bo tym sprzętem można bardzo wiele robić. Zanim tu oddam głos naszym chirurgom, panie starosto, bym mógł pana prosić o parę słów. Dziękuję. Panie prezesie, panie prezydencie, panowie burmistrzowie, panie wójcie, szanowni państwo. No, taki specyficzny czas pandemii, ale i trudny czas wydawałoby się dla szpitali powiatowych. To chcę bardzo podkreślić, my od wielu miesięcy już walczymy, że użyję takiego słowa ordynarycza, odwdzięczy dla szpitali powiatowych i zaczynamy rządzących przekonywać, że szpital powiatowy jest bardzo istotny. Nie tylko te jednoimienne, ale szpitale powiatowe, które są najbardziej blisko naszych mieszkańców, naszych pacjentów. To jest szczególny moment, bo znowu jako samorządowcy udowodniliśmy, że w tej kooperacji, współpracy jest szansa, żeby przetrwać najgorsze czasy. Także panie prezydencie Rams, szanowni państwo, burmistrzowie, wójtowie, chciałem w tym momencie serdecznie podziękować za tą współpracę. Chcę też podkreślić, że tą wizję, którą tu rysuje pan prezes, żeby tu było takie centrum endoskopii. Ja, jeżeli chodzi o tą dziedzinę, to troszeczkę pogłębiłem tą wiedzę z tego względu, że rok temu też miałem takie szczęście, że trafiłem na takich wspaniałych lekarzy i tu mogę przed państwem stać. Także panie doktorze Nocą, panie doktorze, bardzo nam jest miło, że pracujecie tu w szpitalu w Knurowie, w powiecie gliwickim i że mamy plany na przyszłość, to co pan prezes powiedział. Także jeszcze raz serdecznie dziękujemy, panie prezydencie, panowie burmistrzowie. Na wasze ręce, panie przewodniczący, na wasze ręce kierujemy te podziękowania w imieniu naszych mieszkańców, bo to jest dla nas najważniejsze. A widzimy, że szpital w Knurowie powolutku, małymi kroczkami, ale do przodu. Chcieliśmy państwu przede wszystkim podziękować i panie starosto, jeśli będzie pan uprzejmy, wręczyć te podziękowania.
naszych mieszkańców w imieniu całej załogi i pana prezesa i naszego samorządu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz Janiszewski, choć jest poza powiatem, ale tym razem bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, ja powiem w kilku zdaniach. Przede wszystkim, jak dotarło do nas zaproszenie, dziękujemy za te stworzenie okoliczności, że możemy się tutaj wszyscy spotkać i zaprezentować ten wspaniały zespół specjalistów, znany przecież na naszym terenie, ale również i ten nowy sprzęt, o którym wspominacie panowie. Bardzo serdecznie chcę podziękować wszystkim samorządowcom, kolegom, włodarzom gmin ościennych, panu Januszowi Różańskiemu, panu przewodniczącemu naszej Rady Miasta za to, że wszyscy tak zgodnie stworzyliśmy taki montaż finansowy i mogliśmy to zakupić. Wielka radość dla nas, że ten właśnie sprzęt najnowszej generacji trafia w ręce naszych specjalistów i będą mogli zgodnie ze swoją wiedzą i sztuką, a wiemy, że jest na bardzo wysokim poziomie, operować, leczyć ludzi, nieść im pomoc. Bardzo serdecznie dziękuję. Korzystając z okazji, no wszyscy żyjemy w warunkach pewnego jednak stresu, zagrożenia z uwagi na istniejącą pandemię. Wszyscy koledzy tutaj obecni prosili mnie o to, i to z radością czynię, żeby podziękować wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, pracownikom służby zdrowia, wszystkim pracownikom służby zdrowia za tę ofiarność, zaangażowanie w niesieniu pomocy. Udowadniacie Państwo na każdym kroku, że jesteście przedstawicielami niezwykle szlachetnego zawodu. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękujemy. Do Grzegorz z Maćkiem. Chociaż pokażcie i mówcie, co możemy tym zrobić. Ja może przejdę tu, może nie zdążę przekierować kamerę. Może nie zdążę. Pozwólcie, że ja zacznę coś tak filozoficznie. Dobrze jest, jak to, co się dostało od swoich poprzedników, oddaje się w stanie swoim następcom, w stanie lepszym niż się dostało. No bo to jest rozwój. Jeżeli z jakiegoś powodu, z powodu rolnictwa lub niemądrości, żeby nie powiedzieć konieczności, jest odwrotnie, to jest niedobrze. Z powodu braku rozwoju i odcięcia się od korzeni giną nawet całe cywilizacje, czego niestety jesteśmy naocznymi świadkami. Na szczęście nasza mała cywilizacja polska ma się dobrze. Czego dowodem jest to, że się tu spotykamy. Okazja, dla której się tutaj spotkamy. Otóż włodarz naszej mikrocywilizacji, prezydent Damsk, wraz z wodzami królestw sojuszniczy z północy, ze zachodu, ze wschodu, z południa. Ufundowali nam ten piękny sprzęt. To jest wyrazem postępu. Dobrą inwestycję. Inwestycje zazwyczaj ocenia się z perspektywy czasu. Już swego czasu miasto i powiat zainwestowali w dobry sprzęt laparoskopowy. I ta inwestycja po wykonaniu kilku tysięcy operacji, już można powiedzieć,
lepszych inwestycji dla naszej gminy. Choć niemierzalna, ale inwestycja bardzo dobra. Po co to robimy? No po to, żeby nasi mieszkańcy nie byli, mieli usługi na miejscu, żeby nie byli w roli petentów, którzy muszą szukać poza granicami naszych miejscowości pomocy. Żeby nie byli w roli, że tak powiem, nawet dziadów koszarnych, którzy muszą gdzieś jeździć, żeby otrzymać pomoc, żeby to wszystko było tu na miejscu. Każda idea ma swoich pomysłodawców. Wskazuję na prezesa i obecnego tutaj przewodnika. Ma decydentów. Ci są najważniejsi, bo oni mają środki. No i no niestety również mają to brzemię, że są odpowiedzialni za wydawanie tych środków. No i są wykonawcy. Zazwyczaj osoby ciche i efektywne, zarówno w mieście, jak i w powiecie, którzy muszą to zadanie wykonać. I im wszystkim dobrodziejom za to, co zrobiliście, za zakup tego pięknego sprzętu, bardzo dziękuję. A teraz kolega Maciej, nasz główny endoskopista oddziału chirurgii, przedstawi wam możliwości tego sprzętu oraz przedstawi wam, żebyście nie byli przerażeni, możliwości rozbudowy tego sprzętu. Podobno możliwości rozbudowy tego sprzętu są nieograniczone. Podobno nawet budżet Unii miałby z tym pochodzić, ale mam nadzieję, że wasze budżety są lepsze. Ja pokrótce może przedstawię, co zostało zakupione teraz. Mam nadzieję, że usłyszał pana prezesa. Tak, taki sprzęt zwykły jest na klinikach, ale to się wiąże głównie z kosztami zakupu takiego sprzętu. Co za tym idzie, na klinikach dokonuje się największe zabiegi. No, dzięki temu, że mamy taki sprzęt, jesteśmy w stanie coraz więcej zabiegów wykonywać. Endoskopy jest celu, diagnostyka i tutaj wiadomo, że jest najważniejsza, bo żeby coś leczyć, trzeba to najpierw zdiagnozować. Więc ten sprzęt jak najbardziej nadaje się do pełnej diagnostyki. Dodatkowo dzięki temu, że mamy tu też dodatkowe funkcje, które są tylko w tych najgorszych endoskopach, jesteśmy w stanie znaleźć zmiany nowotworowe na bardzo wczesnym stadium. Takim stadium, na którym jesteśmy w stanie wyleczyć nowotwór endoskopowo. Oczywiście to jest wygrana grupa pacjentów, ale ci pacjenci mogą uniknąć zabiegów na otwarcie zabiegów chirurgicznych. To jest jakby jedno, jeśli chodzi o samą diagnostykę. Ale ważniejsza sprawa, dlaczego ten sprzęt tak poprawił możliwości, jeśli chodzi o leczenie endoskopowe, to dlatego, że jest on dosyć niewielki, jak pozwolą, natomiast wszystko, co jest potrzebne, jest na tym wózku. My jesteśmy w stanie wjechać na blok tym wózkiem na salę operacyjną, gdzie pacjent już jest i jesteśmy w stanie już zacząć endoskopię. Dlatego, że pomijając już jakieś drobne aspekty gdzieś tam wygody, gdzie mamy możliwe wysunięcia, to jest samego ekranu, gdzie mamy anestezjologa, pacjent jest znieczulony, my wjeżdżamy nad pacjenta, czyli wygoda i możliwość cały czas koordynacji, co dzieje się z pacjentem i patrzenia na endoskop, to już jest duża zmiana. To jest wygoda też pozycji, gdzie te zabiegi trwają godzinę, to jest taki, bym powiedział, średniej wielkości zabieg, czasami nawet 2 godziny. Japończycy są w stanie usuwać największe zmiany, ale mówią, że endoskopy robią 7 godzin na takim sprzęcie. Także to jest myślą o tym, że może kiedyś też nam się uda zrobić coś takiego. Pokrótce. Przewaga tego sprzętu, kolejna rzecz, to jest taka duża butla, która wygląda jak by była tu przypadkiem. Nie, to nie jest przypadek, to jest butla CO2. Do dużych zabiegów mamy ten problem, że my cały czas w endoskopii potrzebujemy podawać powietrze. Powietrze ma to do siebie, że jeśli kończymy zabieg, ono dalej zostaje w jelicie, powoduje dolegliwości bólowe pacjenta. Ogranicza nas też czasowo, dlatego że ilość tego powietrza, które wdychamy do jelita, jest bardzo duża, nie jesteśmy w stanie odessać. Dzięki pompie CO2, która jest tutaj i butli CO2, te zabiegi mają nieograniczoną długość. To właśnie te 7 godzin Japończyków, to specjalnie o tym powiedziałem, dlatego że
Wydaje wygrafania się i zdana przed płucem. Nie ma problemu, żeby oddać te projekty, które wprowadziliśmy. Więc jeśli chodzi o czas, to nas nie ogranicza w tym momencie. Czyli te godzinne zabiegi to nie jest jakiś problem. Jesteśmy niezależni od ssaka, który jest na bloku operacyjnym, natomiast mamy spój. To znaczy ta mobilność przejeżdżania między stanami nic nie się tłumaczy. To tylko jest kwestia wtyczki, do prawie jesteśmy działane. Pompa to kolejny aspekt ostrej endoskopii. To znaczy tu mówimy nie tylko o diagnostyce leczeniu zmian nowotworowych, przednowotworowych, tylko mówimy o ratowaniu życia. Pompa OTG sprawia, że jesteśmy w stanie spłukać to, co jest w żołądku, znaleźć miejsce krwawienia, które jest najczęściej naczyniem i dokładnie zaklipsować, wypalić sondą łazieną, taką prezentację, którą mamy właśnie zamiar też dokupić do tego sprzętu. Kolejna rzecz, jakość wykonywanej dokumentacji fotograficznej. Ten sprzęt pozwala nam spełniać wszystkie wytyczne i to najbardziej wygórowane europejskie i światowe. To znaczy tak, mamy możliwość użycia wąskopasmowego światła, które wykrywa, czy pozwala nam uwidocznić zmiany, które są zwykłym świetleniem widoczne, a są zmianami albo już nowotworowymi, albo przednowotworowymi. Do tego robimy dokumentację fotograficzną, którą możemy przenieść do naszych systemów w szpitalu. Mamy na to dowód? Tak, mimo wytyczne. Róbmy zdjęcia, dlatego że możemy oglądając zdjęcia, nawet w trakcie endoskopii czegoś nie zobaczyć, a widzimy to na zdjęciu. Ten sprzęt ma najlepszą jakość zdjęć i dokumentacji fotograficznej, która zostaje. To mam też na przyszłość do gdzieś tam poszukiwania czegoś nowego. Wystarcza idealnie. Jest to doskonały system przenoszenia też do systemów naszych komputerowych, że mamy dostęp z izby przyjęć na dyżurze do każdego pacjenta, też tak samo. Kolejna sprawa, jeśli chodzi o endoskopię, to to rozwój. Ten sprzęt nadaje się też do wykonywania badań endoskopowych na drogach życiowych. Jasne, że tu trzeba jeszcze go rozbudować o dodatkowe endoskopy, ale przyszłościowo ten sam sprzęt za 10 lat nadal będzie kompatybilny ze sprzętem, który będzie produkowany, bo taka jest polityka tej firmy, żebyśmy mogli dokupować po prostu kolejne endoskopy, kolejne części USG endoskopowych i dalej ten sprzęt będzie niezmieniany. Ta wieża zostanie tak, jest tylko kwestia endoskopów zmiany. Oprócz endoskopu mamy oczywiście gastroskop z górnego odcinka przewodu karmowego i tak mówię, dla nas świetnie endoskopię ostrą, kierunię ostrą to krwawienie. To nie tylko zatrzymywanie tych krwawień, ale też leczenie, ale co jest bardzo ważne, niż te krwawienia da się zatrzymać endoskopowo, ale wtedy wiemy, co operujemy. Tak. Dla nas, jeśli chodzi o kierunię ostrą, to jest doskonała wiadomość, że wiemy, czy krwawienie w żołądku, w dwunastnicy, czy w przełyku. Kolonoskop, znowu, większa jakość z możliwością ustawienia twardości tego endoskopu, co przy trudnych endoskopiach, to kolejny punkt, dlatego robimy też na boku. Są pacjenci, którzy bardzo dobrze wykonują endoskopię, ze względu na anatomię, którą mają. Te endoskopy mają tak skonstruowane początkowe odcienie endoskopu, że łatwiej jest przejść przez te trudne miejsca. Pacjenci po zabiegach, pacjenci po zapaleniach, czy uchyłków, czy zapaleniu jelita, tu jesteśmy w stanie wykonać tę endoskopię, dzięki temu, że ten sprzęt jest tak skonstruowany. Kolejna sprawa, czemu bok operacyjny? To jest, mamy pacjentów w szpitalu, to nie są ci pacjenci, którym możemy zrobić ambulatoryjnie. Dlaczego? Dlatego, że ambulatoryjnie pacjent przychodzi, ma wykonywaną endoskopię, idzie do domu. Zostaje grupa pacjentów, którzy nie mogą iść do domu po zabiegu. Chodzi dlatego, że zabieg będzie długo trwał. Usuwamy duże zmiany, które mogą powodować powikłania. Ci pacjenci muszą mieć endoskopię wykonaną w warunkach szpitalnych, najczęściej na boku operacyjnym, z pełnym monitorowaniem, z pełnym zabezpieczeniem, a czasami okazuje się, że zmiana nie jest do usunięcia endoskopowego i wtedy już tylko i wyłącznie kirurgia otwarta. Nadal jesteśmy na boku przy jednym zabiegu, przy jednej hospitalizacji, jesteśmy takie zabiegi w stanie wykonać. Kolejna sprawa, pacjenci w starszym wieku. Ja zawsze powtarzam, że najstarsza pacjentka, której ja robię endoskopię, było dokładnie miała 90 kilka lat. Ambulatoryjnie, no takich pacjentów w ogóle nie robimy endoskopii. Ta pacjentka na bloku operacyjnym. Ja mam 10 lat. Tak, bo nie krwawiła za sobą, czyli po kilku dniach mogła być wypisana, ale to sprawiło, że takich pacjentów jesteśmy w stanie znieczulić, jesteśmy w stanie zrobić endoskopię. Pacjenci uczuleni na leki. To jest kolejna grupa pacjentów, którzy nie mogą być ambulatoryjnie, gdyż tam używamy tych leków, które są bezpieczne do stosowania u pacjenta, który wraca do domu. My mamy anestezjologów, którzy są na bloku, mają pełen zakres możliwości łącznie z intubacją, łącznie z znieczulaniem dużym na innych lekach.
dzięki temu, że endoskop jest na bloku, jesteśmy w stanie takich pacjentów również i diagnozować, ale też leczyć. Znaczy moglibyśmy włączyć? Zobaczyć to raz. No, pokażę, bo to jakość, jakiego wrażenia też robi wrażenie. To właśnie zasadnicze o tyle. Jest to naszym do przodu. Już mamy możliwość. Jeśli chodzi o obrazowanie, tak Maciek wspomniał, najwyższa półka. Już nie można lepiej obrazować niczego w tej chwili w codzienny sposób, tak? Tak, to jest kwestia jakoś. Dla nas to są takie drobne rzeczy, takie drobne niuanse. Linie na tak, to zawsze na czymś pokazać. Kolejna sprawa, to jest to, o czym mówiłem. Wyłączyliśmy czerwony kolor w tym momencie. Te zmiany są zupełnie inaczej widoczne. Na podstawie takich obrazów wszystkie wpisane są wszystkie atlasy endoskopowe, wszystkie skale są używane. Cały świat mówi o tym, że wcześniej rozmawiali o nowotworach. Zmiany, które są niewielkie, nadal mogą być zmianami nowotworów. Jeszcze z jednych takich ciekawostek, to zadawano coraz więcej sportu do żywienia dojnikowego. Najczęściej są to peli zakładane do żołądka. I w tym momencie zawsze jest problem, co zrobić, jeśli jest jakikolwiek problem z takim ustawieniem. To mamy kolejne funkcje, które tutaj sprawiają, że jesteśmy w stanie doświetlić sobie jeszcze mocniej, specjalnie na kilka sekund, światło jest na tyle mocno, że widzimy go przez powłoki. Była duża debata, co zrobić, jeśli nie widać światła przez powłoki. Czasami była opcja, żeby jednak odstąpić do endoskopu. Przy tym sprzęcie jesteśmy w stanie zwiększyć ilość światła, która jest podawana i widzimy przed powłoki, gdzie jesteśmy, gdzie mamy założyć to żywienie. Drobna rzecz, a ułatwia i znowu większa ilość pacjentów może skorzystać na tym dostępie. Tak, to co Maciek wspomniał, tak, szanowni Państwo, włączając ten endoskop, gdzie my go mamy włożony wewnątrz, my widzimy to światło na skórze na zewnątrz pacjenta, miejsce, gdzie my się potem połączymy, zrobimy pęk. O to właśnie tu chodzi, tak? To światło przechodzi przez tkanki, świeci na zewnątrz. Tak, to jest na tyle przez pacjenta. I to zwiększenie to jest jeden przycisk, naprawdę. I to w trakcie zabiegu, to robimy już teraz intuicyjnie. To są drobne rzeczy, które wpływają, że połączenie tych kilku drobnych rzeczy sprawia, że jesteśmy w stanie robić coraz więcej rozwój. Jeśli będziemy mieli taki sprzęt, możemy uczyć się nowych rzeczy. Możemy wykorzystać tą wiedzę, która wcześniej była tylko teoretyczną, bo jeśli nie mamy sprzętu, to możemy wiedzieć, jak to zrobić, ale nie mamy czym tego zrobić. Także z mojej strony jeszcze raz mogę powiedzieć. Jeżeli można, to krótki komentarz. Szanowni Państwo, ja oczywiście myślę, że jestem wyrazicielem wszystkich tutaj obecnych. Bardzo serdecznie dziękujemy lekarzom, panu prezesowi za przybliżenie nam możliwości pracy na tym sprzęcie. To jest niezwykle imponujące. To pokazaliście nam, że to są szczyty techniki medycznej. Ciągle to podkreślacie i to cieszy. Tak na użytek trasy powiemy, że ten montaż finansowy, który zgodnie zrobiliśmy z fundacją, z gminami, a także ze środkami oczywiście budżetu miasta Knurowa, to jest około 500 000 zł. Stąd też sprzęt ma taką, a nie inną jakość. Bardzo mi się podobało w wystąpieniu pana doktora Noconia, a także w wystąpieniu pana doktora Rzymły, że w niezwykle elegancki sposób podkreślają, że można ten sprzęt rozbudowywać. Rozumiem zatem, że jest to propozycja pod rozwagę dla nas, koledzy, by w każdym możliwym czasie, jak tylko środki budżetowe będą pozwalały, by doposażać. Żeby właśnie budżety do konsultacji. Żeby właśnie doposażać i cieszyć się z tego, że nasi specjaliści mogą ratować nas właśnie w niejednokrotnie niezwykle dramatycznych chorobach, cierpieniu i tak dalej. My Wam życzymy dużo siły. Dalej tego entuzjazmu. Jest takie psychologiczne stwierdzenie, że długo w zawodzie powoduje się, że człowiek gnuśnieje, rutyna. My u Was widzimy siłę, wigor, zaangażowanie i za to Wam serdecznie dziękuję. Dziękuję serdecznie, jeśli Państwo pozwolicie, zaprosimy nas pan dziewczynę jak dyrekcji. Tak?